Jest jednak pewna instalacja, której nie widać, nie słychać, nie czuć, no i nie trzeba robić żadnych przełączy do budynku. Jednakowoż jest to instalacja bardzo ważna, bez której nie możemy absolutnie egzystować w naszych budynkach, ale często jest bardzo lekceważona i pomijana przez inwestorów. Nie wiem, czy masz już pomysł, co to może być za instalacja. Objawy braku jakby tej instalacji poprawnie działającej, no chociażby są tego typu przygody różne na ścianach, jest to grzyb oczywiście w narożniku przy oknie. Myślę, że już chyba rozwiałem wszystkie wątpliwości, jest to instalacja wentylacji. Ona często jest niedoceniana, bagatelizowana, natomiast ma ekstremalnie ważny wpływ na nasze zdrowie i zdrowie domowników. Tutaj mamy przykład mieszkania w bloku. Grafiki te pokazują, no właściwie już glony, grzyby na ścianach, na tynkach w mieszkaniu. Widać, że okna są nowiutkie, grzejnik również, natomiast cała ściana jest pokryta grzybami, pleśniami, też również glonami. Tutaj na zdjęciu po prawej stronie widzimy, jak już biały silikon przy oknie zaczął się robić po prostu ciemny, szary, czarny. Jest to przykład no, spektakularny, taki trochę przejaskrawiony właśnie braku poprawnej wentylacji. Jest to przykład z naszego kraju, konkretnie z Wrocławia. Otóż pewien deweloper, który budował piękne apartamentowce we Wrocławiu, no, po wybudowaniu ich zaczął je doprowadzać do stanu tak zwanego deweloperskiego, czyli tynki, instalacje, wszystkie wylewki. No i tak zamierzał prezentować je na sprzedaż. Zapomniał w tym konkretnym lokalu, jest to lokal na parterze, na udrożnieniu wentylacji. I faktycznie po zrobieniu tynków, wylewek, ta cała wilgoć zaczęła się wydostawać do mieszkania. Pozamykano okna i zapomniano o tym, żeby udrożnić kanały wentylacji grawitacyjnej. W związku z powyższym, po mniej więcej kilku miesiącach prac wykończeniowych, jak już wszystkie mieszkania były w stanie deweloperskim, no, deweloper zaczął powolutku pokazywać te lokale, zaczął je sprzedawać. No i po wejściu do jednego właśnie z tych lokali na parterze, do mieszkania, zastał coś takiego na ścianach. Jest to oczywiście ekstremalny przypadek, kiedy jest bardzo duża wilgotność w mieszkaniu od tynków i od wylewek i jest kompletny brak wentylacji. To się raczej nie zdarza, bo chociażby otwieramy okna, uchylamy je. Natomiast tutaj faktycznie przez kilka miesięcy powietrze stało właściwie, można powiedzieć, w tym lokalu. Efekt mamy spektakularnie widoczny. Celowo przejaskrawiam, natomiast te zjawiska biologiczne zachodzą również w naszych domach, tylko oczywiście na skalę mikro. Kolejny slajd pokazuje stężenie dwutlenku węgla w sypialni. Nic niby strasznego, natomiast po moim określeniu komentarzem tego wykresu być może już zmienisz podejście. Otóż jest to stężenie dwutlenku węgla w sypialni, mierzone w ppm-ach w danym czasie. Zaznaczam, że jest to rodzina 2 plus 2, klasyczne mieszkanie chyba w Poznaniu, ponieważ robiła to badanie Politechnika Poznańska. No i tutaj widzimy, jak stężenie dwutlenku węgla gdzieś tak od godziny 20 zaczyna powolutku rosnąć i pik mamy tutaj o godzinie około 6 nad ranem i później zaczyna spadać. Jest to związane z tym, że tutaj dwoje dorosłych ludzi kładzie się spać i oczywiście wdychając cały czas powietrze, wydychając również dwutlenek węgla. Sypialnia nie miała instalacji wentylacyjnej. Zwracam uwagę na to, że w przypadku klasycznych wentylacji grawitacyjnych nie montuje się żadnych kominów, nie ma żadnych kominów w sypialniach, tylko one są w łazienkach, w kuchniach. W sypialni teoretycznie ma nawiewać świeże powietrze przez rozszczelnienia czy też nawiewniki w oknach. W tym bloku, jak w 99% przypadków w innych blokach, nie było nawiewników w oknach, są to stare bloki. Okna były szczelnie zamknięte, zima. No i mamy taki efekt, że faktycznie ci jakby mieszkańcy, użytkownicy tej sypialni emitowali duże ilości dwutlenku węgla oddychając do kubatury pokoju. Dodam tylko tyle też, że rośliny, które mamy często w domach, one są wspaniałe w okresie dnia, to znaczy emitują nam tlen, zabierając dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy.
Natomiast w nocy zupełnie odwrotnie. W nocy one również wytwarzają dwutlenek węgla, pochłaniając tlen, ponieważ no, nie zachodzi proces fotosyntezy. W związku z tym tych emitentów dwutlenku węgla do powietrza znajdującego się w sypialni jest dużo. Oprócz tego tam jeszcze mogą przyjść dzieci, wiadomo, nad ranem, pies spać razem z nami w sypialni. To wszystko są czynniki, które emitują dwutlenek węgla do sypialni. I widzimy, że to stężenie dwutlenku węgla swoją krytyczną wartość osiągnęło około 6 nad ranem, to jest powyżej 3000 ppm. I teraz dodam tylko tyle, że dla nas bezpieczne środowisko to jest 1000-1500 ppm. Powyżej 1000 już no, warto przewentylować pomieszczenie. Przy 2000 ppm już osoby starsze czy też schorowane mogą odczuwać pewnego rodzaju dyskomfort i duszności. Przy 3000 jednostek ppm stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, no nawet sportowcy mają problem z rytmicznym i pełnym, głębokim oddychaniem, nie mówiąc o nas. Ludzie starsi faktycznie już wtedy mogą nawet omdleć. I ten proces jest również przejaskrawiony, ale on zachodzi każdego dnia na mniejszą lub większą skalę w naszych sypialniach, w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Stężenie dwutlenku węgla jest zawsze powyżej normy, jeżeli odpowiednio nie jest budynek wentylowany. I teraz to powoduje podtruwanie się każdego dnia, dlatego też potrzebujemy rano bardzo dużej ilości kawy, żeby się obudzić. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale nasz organizm jest tak skonstruowany, że my rano nie potrzebujemy kawy, ponieważ nasze ciśnienie z automatu jest wyższe. Nasze serce pracuje szybciej po to, żeby pobudzić właśnie nas do działania. Więc my teoretycznie nie potrzebujemy kawy. Kawa wynika z tego, że jesteśmy zmuleni po nocy. To jest właśnie problem z wysypianiem się i tak dalej. Jednym z elementów może być właśnie stężenie dwutlenku węgla w sypialni w wyniku wadliwej wentylacji. Czy warto wentylować budynki? Tytułem takiego wizualnego komentarza to są filtry z centrali wentylacyjnej. W Łodzi, akurat w naszej firmie, czyli to jest nie centrum Łodzi, ale jakaś tam jedna z dzielnic w okolicach centrum, konkretnie z Bałut. No i ten filtr jest czysty, tak wyglądający. Po dosłownie 2 miesiącach pracy w okresie zimowym, a nie mamy jakoś specjalnego natężenia ruchu ulicznego, nie mamy też kamienic, które ewentualnie by kopciły strasznie zimą. Te filtry wyglądają w ten sposób. Tak? I to wszystko się dostaje do naszego domu. Więc otwierając okna w okresie zimowym, również wpuszczamy całe to dobrodziejstwo, które jest na zewnątrz. Jeśli chodzi o wentylację budynku, tak naprawdę możemy ją podzielić w sumie na trzy takie rodzaje główne. Pierwsza jest to wentylacja grawitacyjna, czyli tradycyjna, kratki w kominach. Drugi rodzaj jest to wentylacja mechaniczna, ale tylko nawiewna, najczęściej stosowana, albo nawiewno-wywiewna, już stosunkowo rzadko stosowana. W domach oczywiście, w budynkach mieszkalnych. No i trzecim rodzajem najbardziej rozbudowanym jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, tak zwana rekuperacja, która ostatnio jest bardzo popularna w sektorze domków jednorodzinnych, ale też i w mieszkaniach. Natomiast kochani, żeby nie było niejasności, od razu zaznaczę, że wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych no nie ma absolutnie możliwości, nie ma prawa działać poprawnie. I to jest niestety duże zaniedbanie ze strony naszego ustawodawstwa, że budynki z wentylacją grawitacyjną są dopuszczane jeszcze do pozwolenia na budowę. To znaczy każdy teraz może domek jednorodzinny wybudować sobie z wentylacją grawitacyjną. I tak naprawdę skazując się trochę na permanentny brak świeżego powietrza, tlenu, i nadmiar dwutlenku węgla codziennie, każdego dnia, głównie dotyczy to okresu zimowego, wtedy kiedy faktycznie nie otwieramy, nie uchylamy okien. Jak działa wentylacja grawitacyjna? Schemat jest bardzo prosty, wymyślono go wiele, wiele setek lat temu. Przez nieszczelności w oknach albo w drzwiach nawiewa nam świeże powietrze do domu. I faktycznie kiedyś były drzwi drewniane, z czasem one sparciały się, rozszczelniły, okna tak samo. I wentylacja grawitacyjna, czyli kratki w kominach, muszą być odpowiednio długie, odpowiednio wysokie.
żeby zaistniał tak zwany cuk kominowy, czyli jak tutaj mamy minus 20 na zewnątrz, w środku mamy plus 20 wewnątrz zimą, bo ogrzaliśmy, no to różnica ciśnień między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co w domu, powoduje, że to ciepłe powietrze nasze domowe chętnie ucieka nam przez komin grawitacyjny i ma to prawo działać przy założeniu, że tutaj te nawiewy przez okna są odpowiednio duże. Ja tylko tak zaznaczę, włożę jakby kij w mrowisko, że te kratki wentylacyjne, które się projektuje w naszym kraju, one są liczone na minus 20. Czyli jakby temperatura obliczeniowa, dla której one zapewnią odpowiednią wymianę powietrza, na przykład 70 metrów sześciennych w kuchni, czy 50 metrów sześciennych na godzinę w łazience, no to te kratki spełnią to kryterium, odprowadzą odpowiednią ilość powietrza pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz będzie minus 20, bo taka jest obliczeniowa, a w budynku plus 20. I oczywiście duże nawiewniki w oknach albo rozszczelnione okna. To się w praktyce nigdy, absolutnie nigdy nie zdarza, bo nawiewnik w oknie albo rozszczelnione okno przy minus 20 na zewnątrz powoduje już tak dramatyczne wyziębienie tego pomieszczenia, tego pokoju, że tak naprawdę wszyscy użytkownicy domów zamykają te nawiewniki, zamykają okna, bo było w takim pokoju nie do wytrzymania. I jednocześnie wtedy skazujemy się też na brak wentylacji i trochę mówiąc tak obrazowo, kisimy się we własnym sosie. Z drugiej strony tutaj mamy przykład tej wentylacji trochę bardziej zaawansowanej, czyli jest wyciąg. On może być też indywidualnie realizowany, czyli wentylatory na przykład w łazienkach, albo też jeden duży wentylator dachowy, tak się obecnie buduje w blokach, że jest duży wentylator na dachu, na kominie i on wyciąga powietrze z łazienek i z kuchni z poszczególnych mieszkań. Oczywiście tam są takie fajne czujniki, te kratki wyciągowe w łazienkach i w kuchniach są z czujnikami ciśnienia, z czujnikami wilgotności i one tym więcej popuszczają, pozwalają wydostać się powietrzu, im jest większe pociśnienie, większa wilgotność i tak dalej. To sobie tam fajnie pracuje, są takie fajne membraki przy tych kratkach. Natomiast idea również jest taka, że nawiewa nam przez, no już nie nieszczelności, tylko nawiewniki w oknach, bo faktycznie w takich blokach montuje się nawiewniki w oknach. Natomiast kolejna rzecz, przy minus 20 te nawiewniki w oknach z reguły 99% mieszkańców zamyka, zakleja jakkolwiek. Ja również jestem audytorem termowizyjnym i miałem okazję naprawdę kilkaset domów i mieszkań oglądać kamerą termowizyjną. Często klienci proszą mnie o taką usługę w związku z tym, że no, gdzieś tam te ich mieszkania czy domy chorują, gdzieś jest jakiś pokój niedogrzany, gdzieś tam wychodzi pleśń w narożnikach, grzyby i tak dalej, więc proszą mnie o taką analizę. I proszę mi wierzyć, że na 100 domów jednorodzinnych, może w 5 były nawiewniki w oknach, ale żaden z nich nie był otwarty zimą. To znaczy, kamera termowizyjna zawsze pracuje zimą, bo wtedy najlepiej wychodzą pewne mostki termiczne, jak jest na zewnątrz zimno. I wtedy właśnie też jeździłem do tych budynków i proszę mi wierzyć, nie widziałem żadnego domku jednorodzinnego, który miałby nawiewniki, one by działały sprawnie w okresie zimowym. One zawsze były zakryte, zaklejone jakkolwiek, ponieważ no, dyskomfort termiczny wokół takiego okna był tak duży, no, że po prostu użytkownicy zaślepiali, oczywiście kosztem wentylacji, ponieważ wtedy nie mamy tutaj nawiewu do pokoju. Co z tego, że jest wyciąg mechaniczny z łazienek, z kuchni, jak nie ma którędy do budynku po prostu nawiać. Nawiać świeżego powietrza. No i trzeci, już najbardziej rozbudowany system, jest to tak zwana rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Schemat jest dosyć prosty, jest tutaj to urządzenie, to jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Mamy czerpnię świeżego powietrza i to powietrze nam przechodzi przez wymiennik, za chwilę o tym powiem, i tu nam nawiewa do pokoju. Czyli mamy w każdym pokoju nawiew. To jest już pierwsza różnica. Mamy nawiewy nie z okien, tylko z instalacji. Z drugiej strony wyciągane jest ciepłe nasze, to prawda, ale jednak zużyte już często z zapachami wilgotne powietrze z kuchni i z łazienek i ono sobie wychodzi tutaj, też przechodzi przez wymiennik i jest wyrzucane na zewnątrz. Tutaj nie ma absolutnie nigdzie dopływu powietrza przez nieszczelności. Rekuperator kontroluje w 100% ile powietrza napływa do domu i ile powietrza wypływa. I bardzo ważne jest to, że jak mamy tu minus 20 na zewnątrz,
a tu plus 20 w domu, to uwaga, na nawiewie nie wpada na minus 20. Jakbyśmy otworzyli okno, to nam wpadnie minus 20. Natomiast na nawiewie z rekuperatora wpada nam, nie wiem, 15, 16, 17 stopni i bez żadnych grzałek. To powietrze nie jest dogrzewane sztucznie w żaden sposób. W tym urządzeniu, które się nazywa rekuperator, następuje właśnie odzysk ciepła. To znaczy, to powietrze jest ciepłe, trafia do wymiennika ciepła. To powietrze jest świeże, czyściutkie z zewnątrz, ale jest lodowate, bo ma minus 20, też trafia do wymiennika ciepła. I tutaj właśnie następuje przekazanie energii cieplnej. To znaczy, to nasze ciepłe powietrze z domu, wilgotne, brudne, ale jednak ciepłe, ono przekazuje temperaturę do tego powietrza świeżego, nawiewanego z zewnątrz. Dlatego z minus 20 robi nam się po przejściu przez wymiennik plus 16. A tutaj z plus 20, które mamy w domu, się nam robi na przykład 0. Więc te wymienniki już w tej chwili obecnie są bardzo wysokosprawne. Zobaczysz teraz filmik krótki, który właśnie opowiada o tym, dlaczego warto wentylować i też jak działa system rekuperacji, schemat w domku jednorodzinnych. Zapraszam. Powietrze w naszych domach jest mieszaniną różnych substancji. Oprócz typowych składników zawiera związki emitowane do atmosfery przez otaczające nas przedmioty, elementy wyposażenia wnętrz, materiały budowlane czy meble. W powietrzu unoszą się również chemikalie zawarte w stosowanych podczas sprzątania środkach czyszczących. Nie zapominajmy też o wszelkich zanieczyszczeniach w postaci kurzu i parze wodnej wytwarzanej przy oddychaniu, gotowaniu, myciu i innych domowych czynnościach. Ze względu na rosnące ceny ogrzewania, domy, w których mieszkamy, stają się coraz bardziej szczelne. Brak dostatecznej cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczeń sprzyja powstawaniu grzybów oraz pleśni. Pamiętajmy o utracie ciepła, szczególnie dotkliwej, gdy wietrzymy pomieszczenia w zimie. Co więc zrobić, aby powietrze w naszych domach było wolne od tych zanieczyszczeń i zdrowe dla mieszkańców? Rozwiązaniem jest instalacja systemu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Taki system zapewnia stały dopływ świeżego powietrza i dba o to, aby usunąć dwutlenek węgla, parę wodną i inne zanieczyszczenia poza nasz dom, dzięki czemu nasze płuca oddychają czystszym i zdrowszym powietrzem. Ma to znaczenie w szczególności dla alergików. W przeciwieństwie do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, przy zastosowaniu rekuperacji powietrze z zewnątrz, zanim trafi do naszego domu, przepuszczane jest przez specjalne filtry, które oczyszczają je z zanieczyszczeń oraz alergenów, zapewniając komfort domownikom. Dzięki zastosowaniu rekuperacji konstrukcję budynku można utrzymać w odpowiednim stanie oraz odzyskać znaczną ilość ciepła, a to z pewnością obniży nasze rachunki za ogrzewanie. Jeżeli zależy Ci, aby Twoja rodzina oddychała zdrowym i czystym powietrzem, a dodatkowo chciałbyś zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu domu, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. To tyle, jeśli chodzi o taki film poglądowy, jak działa rekuperacja. No i na sam już koniec grafika przedstawiająca sam rekuperator, czyli jakby to serce systemu. Schemat w sumie jest dosyć prosty. To jest jakby centrum urządzenia, samo serce, czyli wymiennik ciepła, i on jest odpowiedzialny za odzyskiwanie właśnie ciepła, za to, że duża ilość temperatury, którą byśmy normalnie wyrzucili i która nam tak de facto przy wentylacji grawitacyjnej ucieka z domu, to dużą ilość tego ciepła jesteśmy w stanie zawrócić z powrotem przez rekuperator. I teraz tak. Mamy wymiennik ciepła, mamy tutaj cztery kanały. Widać, jak lodowate powietrze szczerpni, wpada do wymiennika i później to powietrze po przejściu już przez wymiennik i ogrzaniu się wstępnym wypada i nawiewane jest do pomieszczeń. Z drugiej strony wyciąg z naszych pomieszczeń, łazienek, kuchni, wyciąga ciepłe, ale już zużyte powietrze. Wpada to ciepłe powietrze do wymiennika, oddaje ciepło i jest wyrzucane przez wyrzutnię na zewnątrz. Tutaj mamy dwa wentylatory, mamy też zestaw filtrów, więc jakby rekuperator również nam pomaga przefiltrować właściwie wszystko, co jest na zewnątrz. Możemy w skrajnym przypadku pokusić się nawet o to, żeby doprowadzić powietrze sterylne do naszego domu. Tak wygląda schemat działania najprostszego rekuperatora. Z mojej strony to już na tym etapie tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.
Jeszcze raz gratuluję, że postanowiłaś, postanowiłeś zacząć od zdobywania wiedzy przed całym procesem budowy, że się do tego przygotowujesz. To uważam jest już bardzo ważny prognoz do tego, że uda ci się wybudować dom, ten pierwszy, prawidłowo, poprawnie, wymarzony tak jak chcesz. Głęboko w to wierzę. Cześć.